Witam Państwa. Dzisiaj zajmiemy się żelazkiem starym. Zobaczymy, co jest w środku. Więc tak. Zaczniemy od ucięcia wtyczki. Wtyczka się może nam przydać. Więc wtyczkę sobie zostawię na później. Tak. Weźmiemy sobie śrubokręcik, rozkręcamy, staram się na lasku trochę, będzie aluminium, tak. Kabelki oczywiście. Jedna śrubeczka. Druga. Cyk. Rozkręcimy. Śmieci, kabelek sobie zostawimy, rozbierzemy kiedy indziej, no i dalej skręcamy. Z kabelkiem. I tak, co to możemy jeszcze rozkręcić? Chyba tyle. Plastik. Tak. Jeszcze kabel. Coś takiego. Tutaj znowu trzeba skręcić. Troszkę złomu. Zobaczmy tutaj wszystkie. Tak. Tak.
wszystko kontrolować. Dobra. Rozkręcamy dalej. Już się ciemno robi, nie wiem czy będzie widać. No. Szybka akcja. Czyli z żelazka starego można jedynie co odzyskać trochę aluminium i trochę złomu, więc niewiele, ale zawsze coś, parę groszy, grosz do grosza i to będzie kokosza, tak, to będzie w reklamie. Więc trochę aluminium, plastik to do kosza, trochę metalu. Nie za dużo, ale jest. Wszystko pozbieramy, co metalowe. Ładnie cyk magnesem. Tu. I porobicie. Więc jeśli się podobało, to proszę zostawić łapki, komentarz lub subika. No i w tym odcinku to wszystko. Szybka rozbiórka żelazka. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.